Jakie znaczenie ma dla ciebie nagroda, którą otrzymałaś na tegorocznym Toffee Feście? No właśnie. No bo tak ludzie się pytają, co, jakie to ma znaczenie. W ogóle te wszystkie nagrody, nie tylko ta na Toffee Feście, ale w ogóle nagroda sama w sobie, jakie ma znaczenie. I powiem szczerze, że nie wiem, jaka jest na to odpowiedź, bo to jest, w momencie, kiedy się dostaje tę nagrodę, to jest bardzo miłe uczucie i tak, takie, no miło jest, że ktoś docenił moją pracę, ale później jakby to kompletnie wypada z mojej głowy, jakby samoistnie po chwili już nie pamiętam o tym, że tutaj dostałam nagrodę i teraz jakby dla kogo to miałoby mieć znaczenie, w sensie zawodowym, czy to mi pomoże, tego też nie wiem, bo za mały okres czasu minął. Po drugie, czy dla twórców liczy się to, że aktor dostał nagrodę i teraz dzięki temu pomyślę nad zaangażowaniem tej osoby w swoim projekcie? Nie sądzę. Dla mnie to jakie jeszcze mogłoby mieć znaczenie? Że co? Że motywować na przykład? Do czego? Jak nie ma jakby propozycji, no to nie ma też jakby przestrzeni do tego, żeby coś wykorzystać. To chodzi po prostu przede wszystkim o to, żeby były propozycje, żeby była praca, żeby można było się rozwijać i to jest to ma dla mnie znaczenie. A jakie znaczenie ma dla ciebie być uznanym za wschodzący talent? Czy nie jest to pewnego rodzaju presja? Nie, żadna presja. To jest jakieś, to od tego są jakby ludzie na zewnątrz, od tego, żeby nazywać, żeby przyczepiać takie etykiety, żeby oczekiwać, ale ja jako ja nie wiem w sumie co o tym myśleć. Nie myślę o tym w ogóle, że ktoś mnie tak nazwał, bo ktoś mnie nazwał tak dzisiaj, ale może jutro nazwał mnie w ogóle zachodzącą gwiazdą kina europejskiego i co ja wtedy zrobię? To lepiej chyba już tak po prostu no słuchać, ale nie angażować się i nie przywiązywać do tych wszystkich nazw. Czy to prawda, że to wszystko zaczęło się od zwykłego MMS-a? Tak. I jak to wyglądało dalej? Wysłałam MMS-a ze swoim zdjęciem na casting. Zdjęcie się spodobało, zaprosili mnie na casting już fizycznie. No i później dowiedziałam się, że zagram Natalię. Tak w skrócie to. Jakie granice w aktorstwie są dla ciebie nieprzekraczalne? Czy odmówiłabyś zagrania jakiejś roli? Słabe role, znaczy słabe, słabo napisane postaci, w słabo napisanym scenariuszu, to są moje granice. Coś, co mnie nie interesuje, coś, co mnie nie dotyka, bo to nie ma możliwości, żeby to powstało dobrze, jeżeli ja nie jestem zaangażowana na jakimkolwiek poziomie w to, co miałabym robić. Także może nie są to konkretne jakieś role, że na przykład takiej osoby albo takiej bym nie zagrała. Mogę zagrać każdą dobrze napisaną rolę, postać w dobrze napisanym scenariuszu, filmie z dobrym reżyserem.